Naszym wspólnym celem w tym roku jest rozwój i intensyfikacja stosunków polsko-niemieckich we wszystkich obszarach. Jako DAD wspieramy polsko-niemiecką współpracę w obszarze akademickim na poziomie indywidualnym i instytucjonalnym. W tym roku bardzo chętnie stworzymy współpracę z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w Polsce. Niemiecka Centrala Turystyki koncentruje swoje działania marketingowe w 2018 roku wokół tematu kulinarne Niemcy. Bogactwo kuchni regionalnej, najlepsze restauracje, wyśmienite piwo, wino z 13 regionów to atuty kulinarnych Niemiec. Jesteśmy pewni, że podróż przez smakowite Niemcy uda się z nami wielu polskich turystów. Wir konzentrieren uns nicht so stark auf 1918 und die Ereignisse des Herbstes 1918, sondern wir interessieren uns dafür, wie an diese Ereignisse später erinnert wurde und wie das Jahr 1918 bei späteren Jubiläen gefeiert wurde. Ich wünsche mir für das Jahr 2018, dass Schüler, Lehrer, Eltern, Mitarbeitende der Willy-Brandt-Schule sich an unserer Schule sehr wohlfühlen. Und ich wünsche mir, dass wir zeigen können, dass die deutsch-polnische Freundschaft polsko-niemiecka przyjaźń quicklebendig ist. 2018 gibt es bei uns wie immer viele und interessante Dinge zu erleben, denke ich. Im Zentrum steht ein zweijähriges Projekt, das heißt Ortsgespräche, und es geht dabei um mittlere Städte in Polen und Ungarn, die wir besser kennenlernen wollen und in denen wir spannende Projekte durchführen werden. In der Deutsch-Polnischen Industrie- und Handelskammer, oder kurz AHK Polen, freuen wir uns 2018 auf eine weitere Intensivierung der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen und ganz insbesondere auch des deutsch-polnischen Handels, der in den letzten Jahren sich schon sehr, sehr dynamisch entwickelt hat. Naszym celem na 2018 jest wesprzeć jeszcze więcej polsko-niemieckich, różnorodnych spotkań młodzieży. Komisja Współpracy Polsko-Niemieckiej weźmie udział w dużej wystawie plenerowej. Wystawa ta ma przybliżyć publiczności niemieckiej 100 lat niepodległej Polski w ramach dużego projektu Polacy z wyboru. Konkurs dla uczniów warszawskich szkół. Sporo postaci o niemieckich korzeniach, które zapisały się w ruchu niepodległościowym. I chcemy, żeby uczniowie poznali tę część historii. W imieniu mniejszości niemieckiej życzę Państwu błogosławionego i szczęśliwego 2018 roku.